Zapraszam Was na kolejny odcinek, o którym Wam opowiem, że za chwilę mogę wylądować w kryminale. I to jest bardzo ostry odcinek, słuchajcie, no naprawdę dla ludzi o mocnych nerwach. Jestem podejrzany o przestępstwo, więc także tutaj zapraszam Was na kolejny odcinek jako przestępca przyszły, potencjalny. Wapnujemy pod kukurydzę akurat. Tak jak widzicie, z tambendem hydraulicznym. Przede wszystkim Patryk przywiózł mi je wczoraj, to wapno. Świeżutkie, suchutkie, idzie pięknie, nic się nie zapycha. Nie zrzucałem specjalnie, słuchajcie, tego na rżysku, bo się nie rżysko wyrywa, później coś przypycha. A tak jest, wszystko idealnie. Napęd, tak jak widzicie, przez hydraulika dociska do koła. Nagrzane wszystko w tym traktorze, zakurzone ciężko, żeby trzeba będzie go, obornik wywieźć i go obmyć. Białe, całe, tak, bo się... Wczoraj wyszła chmurka i 1 mm spadło deszczu. Traktor mokry się oblepił, ale Kerscher mu pomoże. Podkurzamy wszystko po żniwach. Będzie chwila czasu, tak naprawdę jeszcze mam do sprasowania 50 belek słomy, która jest niescięta od znajomego. Myślę, że dzisiaj zetnę, to się z tym uporam przed deszczami i folią zamknę sobie stuk. Ta słoma spokwoli, naprawdę jest fajna. Zimą jak ze stodoły, tak można powiedzieć. Praktycznie myślałem, że tam pH jest troszkę lepsze. Zrobiłem 3 pola, ale wyszło chyba 6,2. Na drugim 5,9 nawet. A nie liczyłem, więc do tego jakoś więcej niż miesiąc temu zamówiłem u Patryka te wapno. On w tej chwili też rozwoził, także wczoraj Łukasz, pozdrawiamy Cię Łukaszu. Łukasz wczoraj przywiózł nam z samego rana i nie liczyłem, że tak szybko pójdzie mi to rozwiezienie. Czego czeszczysz? No lecimy. Zobaczcie, jak się kurzy, fajnie z tego. Tak, no dobre. Zobaczcie tu. Kurz, nie? Będziemy sobie gorąca wpuszczać, bo dosyć mamy ciepło. Pojedziemy na drugie pole dokończyć, gdzie brakło i praktycznie to będziemy mieli wszystko z głowy. Chociaż przy śledzeniu jakaś goła piszczy, no. Aś mysza się zalęgła chyba. Trzeba będzie gdzieś tam wpuścić WD-40 lub WD. A jak tam jestem ciekawy u Was? Czy już po żniwach? Z wielu Was na pewno już skończyło. Myślę, że teraz pójdzie film ze żniw, dopiero ten z wapna połączysz z gruberowaniem. Otóż kamera mi się podładowała tylko 50%, bo przez komputer, przez USB muszę na ładowarkę normalnie dać, bo to za blisko nie było. Już było jechane. Jedziemy do końca, później dokończymy drugie pole. Sąsiad jeszcze nie skończył, jak widzicie. Strzyła się wapnem odkleił, ale już nie będę, mówię, rano mył, bo... No, tu po jęczmieniu zdążyły już chwasty się powypierdzielać. Ale my dwa razy nie będę jeździł, czekałem za tą wapnem, także dzisiaj to zgruberuję i sobie będzie chwasty zlikwidowane. Dobra, bo na tym poprzeczu pójdzie jajko znieść. Tutaj z powrotem tu muszę przejechać, słuchajcie. Tam już było jechane od tamtej strony. Panie koszka pokazała, gdzie jest gorsze pH, ale to też wiedziałem, bo tam jedźmy, bo gorszy z tego, co pamiętacie firmę, jak z Patrykiem żeśmy jechali i było ewidentnie widać.
wracając do tych sąsiada buraków, ja mam na kukurydzę w zeszłym roku, a przed kukurydzą dał sporo kurzego obornika, pomiotu, którego też nie orał, tylko go tam przygruberował jakoś głęboko i no jest petarda. Jest efekt. Widzę, że znam już kilku w sumie rolników z okolicy, którzy wożą pomiot. Nie orzą go tylko tymi ciężkimi agregatorami, go gruberami, coś w tym stylu go na przykład przykrywają i bezlekowo w to sieją i naprawdę są bardzo fajne efekty nawet na słabszych ziemiach, nie? Prawie bym powiedział zawsze, że jak z oraniem, chociaż no wiadomo, że zależy jak jakaś glina czy coś, to może to też, no nie chcę tutaj się wymądrzać, nie? ale no jest fajny efekt, nie? Mieszamy wapno, tu nie będzie poplonu, pokażę wam ten kwitek. Zobaczcie, to wygląda od wapna z takim właśnie tutaj oto z takim oto właśnie sobie hologramem. Minimalna zawartość wapna 50%, odmiana 0,4, 26 ton. Tak to wygląda, więc sobie powoli lecimy, słuchajcie. Rowoż gorąco w 3 cholery, tak jak wspominałem. Pomimo tych deszczów, które wcześniej sporo dużo padało, robi się dość suchawo już. Także nie dziwię się tym z was, którym te deszcze nie padały prawie wcale. Czy mało o tym mówi. Czytam w internecie i w telewizji zwłaszcza, TVP1. Także lecimy sobie tutaj, już chwasty nam znikną. Mówię, bez sensu było jeździć dwa razy, wapno przyszło, będzie gruberowane, będzie czekało na orkę. Także... A słuchajcie, powiedzcie taką rzecz mi, może w komentarzach, jak myślicie, co będzie z ceną zboża? Ja zboża nie sprzedawałem w ogóle. Praktycznie, można powiedzieć praktycznie, że wszystko jest magazynowane. Myślę, że cena będzie wyższa, aczkolwiek teraz miałem propozycję po 1500 zł pszenicę. Wiosną spotkamy się, mam nadzieję, to będziemy wiedzieć, czy to była dobra decyzja, czy to nie była dobra decyzja, żeby wszystko trzymać. Wydaje mi się, że pszenica no powinna chociaż osiągnąć 1700 zł. Tak liczę, 1700, chociaż w tych głupich czasach to nie wiadomo, góra 1800, droższa nie będzie tam 2000 czy ileś, nie? Ale przy dużej ilości, jak mamy tam ileś tam, powiedzmy ton, nie wiem, pszenicy z 80 mam chyba, no to już robi różnicę wtedy. Te 200 zł, tak? To jest 16 tysięcy. Jest, nie woła, więc sobie leży, tym bardziej jeśli chodzi, część zbóż zjeżdżą krowy, część się jeszcze sprzeda. Przejęcie na sprzedanie. Przejrzyta na pewno też zostanie coś na sprzedanie. Chyba, że będzie jakieś wariactwo, więc będę sobie wtedy paszę mobilnym śrutownikiem mieszał. Nie będę kupował pełnej porcji, tak? Chociaż tak nie jest teraz już tania. Kto kupuje, ten wie. Kupujecie dla różnych zwierząt, bo dla drobiu i do świń to na pewno nie. Z torbami, bo was puścili. Wolno, Krzysztof, wolno. Także jeśli chodzi o zboża, to myślę, że wiele osób może być zadowolonych. Oczywiście ładnie równo idzie, dobrze. Z plonów na ten rok przy takich nawozach ja uważam, że też jest fajnie. Przy tych początkowych brakach wody zdecydowanych tylko jęczmień wystrzelił z takiej petardy. Ale poza tym jest
jest ok. W naszej ofercie występują dwa modele. Dwa modele tej agregatu talerzowego, który możemy połączyć albo z tym silnikiem standardowym SRM 3-metrowym, albo z silnikiem nadbudowanym. Oczywiście przez hydropak albo SNA przez odpowiedni zaczep. Proszę Państwa, tutaj chcę zwrócić przede wszystkim uwagę na uchwyt talerza. Ten uchwyt talerza wykonujemy u siebie. To jest, od tamtego roku mamy w ofercie, co on nam daje. Po prostu odpowiednio wyprofilowany, daje nam bardzo dużą przepustowość. Jest mała tendencja do zapychania się. Dwa rzędy talerzy 510 lub 560, wał oponowy i tak jak powiedziałem, hydropak siewnikiem. Proszę Państwa, siewnik, można powiedzieć, produkt taki premium. W tamtym roku sprzedaliśmy ponad 2000 siewników SR-ów na rynku polskim. Dzisiaj 30 sierpnia roku pańskiego wiadomego. Przyjechaliśmy sobie tutaj na zaproszenie agromaszu na pokazy. W okolicach Skępego jesteśmy. Województwo kujawsko-pomorskie. Lipno to jest trasa numer 10. Od Szczecina, która leci na Warszawę. I tutaj okolice Sierpca, także pozdrawiam wszystkich z tych stron. I sobie nakręcimy Salwis, już pamiętacie, był u mnie na pokazach, kto był, oglądał. Tak pokrótce po prostu wam na szybko to pokażę. Tam Mateo jedzie. Wcześniej był wał i ciągnik z pługiem. Przejdziemy może się. Na pewno informacje na temat pokazów u Patryka ze słonecznika się pojawi. Patryk kupił specjalny header do koszenia słonecznika, więc jakby taka kompleksowa obsługa, to widzicie, jest jakiś agregat, tam mamy pług, z Johnem sobie stoi, John 7820, no wprawdzie to nie ósemka jak dostał wiceminister, ale kawał byka już jest. Jest sprzęt, który u mnie też był, tylko u mnie nie miał chyba aplikatora. Talerzówka Salwis. Jeszcze mnie ciekawi taki jeden, który właśnie pojechał i z daleka go tylko widzicie, może uda mi się zdążyć podejść. Aquila siała u mnie pszenicę rezerkowo. To już wie, kto był, to wie, widział. Fajny zestawik. A tu jest Grizzly, który też, i tamta brona, to była wtedy nowość, też na pokazach była. Grizzly też robiło fajną robotę rezorkowo. No jak Willa siała wtedy z ferygofonikiem, pamiętacie? Tu jest akurat ze sztyjerem. Biegam wszystkiego, wszystko się szybko nie da nagrać. Także taki demotur tutaj, słuchajcie. Sporo maszyn przywiezione. A my idziemy do moich znajomych, których też dobrze znacie, zajrzeć sobie. Firma Wronkowski. Proszę Pani, co tu będzie siane? Chciałem zapytać. Co będzie siane? Właśnie rozmawiamy o mieszance gorzowskiej, o... Trawy. Tak, o trawach. Pozdrawiamy Remika. Tak, pozdrawiamy Remika. Ale żeby nie było mu tak łatwo, to rozmawiamy też o materiale siewnym, czyli o pszenicy i o kukurydzy, rzepaku. Przeżytach, tak. Dokładnie tak. Zainteresowanie jest duże. Z firm nasiennych, tylko wy zostaliście zaproszeni, czyli o czym to świadczy, chyba nie, Marek? Wyróżnieni. Jesteśmy zaszczyceni i cieszymy się, że za zaufanie. Tak, mało braku byśmy przejechali, bo tak to za krzakami nie wiem, tylko pompkali. Gier Rykowski, ładny byku. 250 Warrior czarny. A tutaj Tiger 10 metrów szerokości. Akurat byłem w innym momencie, nie byłem w stanie tego nakręcić, dlatego tutaj chciałem właśnie zobaczyć, jak to działa, jak składa i rozkłada.
chodził ten Fendt 420 koni, a chłopaki widzę postanowili zobaczyć, jak będziesz sobie ich dojść w tym radził. No i radzi sobie całkiem, słuchajcie. Jestem w traktorze Deutsch Bar Warrior TTV 207250. Ze mną jest Krzychoty. Łukasz, właściciel tego właśnie byka. Zapiliśmy sobie Tigera dziesiątkę wcześniej, jakby nie miałem okazji, bo byłem przy innych maszynach, nie zdążyłem, jak ten Fendt go ciągał. I chciałem zobaczyć, pewnie też Łukasz, zobaczyć, jak ten ciągnik pójdzie. No chciałem z ciekawości zobaczyć. Ale widzę, że radzi sobie fajnie. Jestem zdziwiony. Ciągnik na wypasie. Ja tam mojemu case'owi do tego. Nie, no tak, jest wiadomo, to już tam już Kaj case, dobry traktor. Jest tylko ulubienie, taki Maciek ma takiego Warriora też. Zobaczcie, jaka to jest masa. Nie, no to jest ogrom, maszyna jest wszechpotężna. Ale jak przycisnąłeś tak, no ale to sobie wpadnie idzie, nie? No maksymalnie co przycisnąłem, no to te 13, nie? Tam robione po talerzówce, zobaczymy, tutaj to było robione... Pewnie gdyby chciał mocno głębolach, to... No nie, no jakby tam... Pewnie da wpady. No nie, no teraz mamy... Już jest najgłębiej, teraz opuszczona. No i tutaj po tym, co tu było robione... Chyba tym runerem, czy Nie, to ja robiłem tym Grizzly. Nie. Grizzly? Tym do bezorkowej, tym Salvisem, no. To ja nie mieć. No to tutaj po tym mamy 11,5, 11. Ja tylko poprosiłem piątka, bo byłem ciekawy, żeby nakręcić to, jak to się składa, wiesz? Jak to się składa ale jest okazja właśnie, skoro możemy przejechać chyba i zobaczyć to. Nie, no jestem zdziwiony, że to idzie, bo raczej nie spodziewałem się tak. To jest największy koń, jakiego masz u siebie na gospodarstwie? Tak, to jest największy. Ile hektarów? 110 hektarów obrabiamy dzisiaj. No, to już taki traktor wystarczający. No, mamy jeszcze 3 w Deutsche, bo w samych Deutschach siedzimy. Jeden jest 115, drugi 160, a trzeci jeszcze taki mały, tam 80 koni. Że wiesz, jeżeli dobrze go oceniasz, no to... Nie, no dobrze mi się nimi jeździ. No, mam akurat 3, znamy też mają dojce u jednego. Generalnie problemy z podnośnikiem, nie? Cały czas tak wyrwało siłowniki też tam, w mniejszym. A w większym 250 koni, takim zielonym, normalnym, pępa obudowa z tyłu całego, wiesz, tylnego mostu. O kurde! No i to miał problem, długi czas ten się barował, bo powiedzieli mu za obudowę 130 tysięcy. Szukał gdzieś chyba ze spalonego. Aha, używkę jakąś. No tak. Bez sensu, żeby tutaj... Właśnie dlatego też jestem zwolennikiem, że maszyny powinny być ciągane, a nie gdzieś tam... Nie, no nie wyrywa, nie? ...i unoszone i tak dalej. Nie? Ale powiem szczerze, że... Ładnie to wygląda po tej talerzówce. Raz, że ładnie wygląda, ale jak to trzeba daleko jechać. To już nie bez nawigacji, ale... No, z nawigacji na pewno powinno się przydało. No jest, tego robiłem na nawigacji tym serwisem właśnie. Przede wszystkim miękko, aż daje dużo. Już lubiłem popsieć po dziurach, które podskakiwać na tym case. A jaki case? Maxxam 125. Nie, no to już fajny traktor. No, ale bez przyjaciół, dwa lata kupowałem na następnym roku. To jest modernizacja. A, no gdzie ta przednia, mam przednia już amortyzowana, nie co? Nie, żebyśmy tego busa nie zgarnęli. Nie, ja się tak spojrzałem, ale trzeba uważać, bo szeroko, mocno. Też musi. No ale co, składamy to, czy jak to? No, więc to musi być fajna, też mocna konstrukcja, że to wszystko buje, nie pęka, nic się nie dzieje, nie? No ładnie, no nie można powiedzieć, naprawdę jest... Te odciągi są dobre też, no bo tak to... Także słuchajcie, łapka na Łukasza za nakręcenie kawałka filmu. No tak. Pojawi się niedługo na kanale. Tutaj, za sobą, za sobą. O, masz, dobra. Podoba. Teraz składamy tego potwora, bo byłem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Aż sobie zrobię zdjęcie jeszcze. Spojrzę zaraz, poczekaj. Tak! Tu jeszcze nie. Nie wiem, nie, tam ci zaskoczyło, a tu jeszcze nie zaskoczyło. Tu jeszcze nie zaskoczyło. Ale próbowałeś się? Tak. Próbowałeś się i co? Idzie. Prawie. O! Na
Teraz tak, teraz tak. Już zamknąłeś salę. Dobra, dzięki Łukasz. I tym akcentem ja się z wami żegnam z pokazów. A może coś się z tego dogramy. Także zestaw wygląda mega ciekawie. Witam was 6 września. Już tuż, tuż przed cięciem kukurydzy na kiszonkę. Ze mną Tomek. Przedstawię zresztą. Nie muszę, siema. Jesteśmy w tunelu hulkowym, rozumiecie? I teraz co idziemy pokazać wam, jak wygląda hulk. Przed cięciem na kiszonkę, tu już widzicie kolby, które prawie jak murzyńskie te. Okej. Choć podobnież to tylko plotki. Tomek iść przodem i działa. Ja ci będę mały, mówił. To będę torował drogę. To zobaczcie, jak to wygląda. Ja wiem, że ktoś tu zaraz w komentarzu napisze, mądry jesteś, bo miałeś wodę. No miałem wodę. Zwłaszcza w momencie, gdy ona kwitła. Gdy było potrzebne, to słuchajcie, robienie kolby. Zresztą, tak jak widzicie sobie tu widzę, każda kolba jest potężna i olbrzymia. Stosunkowo do rośliny. Zresztą, kiedyś byłem zafascynowany pewną odmianą z firmy KWS, nie będę robił antyreklamy, bo to nieładnie. I nigdy nie mogłem jej dostać. Na A się nazywała, może ktoś z was będzie pamiętał. I okazało się później, że byłem na polu, to miała kolby bardzo malutkie, więc nie było to sensu. No, a my zobaczcie, co jesteśmy. Tu pójdziemy sobie w porze, w prawo. A po przeszniaku też. W ogóle Tomek zapomniał Nilsa ze sobą. Zobaczcie, gdzie ma trochę więcej światła, bo tu na przeszniaku przestrzał. To są takie duże dwie. Jak widać, zobaczcie. Może o Tomek obierz może. To jest tak zwany luksus. Wtedy, kiedy tak. Tak, gdzie tu rzadziej, bo tu po przeszniaku, o, jak siał. Wiadomo, że. Że jak ma. Tu miała bardzo dobrze, miała dużo światła, dużo wody. Miała tak zwany luksus, więc ona też tutaj urosła naprawdę duża. Ważne jest to, co jest w środku. Tak jest, ale tutaj mu pokazamy, gdzie. Ja na przykład obie z drugą, no niech tylko, że druga też jest taka, pokażmy. No ta już nie jest taka. Mniejsza, no, bo już zredukowała trochę, czubek tak. Nie dała rady, taka, tak, a druga tak. Była taka. Tak, tak widać, że brakuje jej jedzenia. Tak, no była jedną taką, a drugą prawie. No to teraz dołóżmy to, no to zobacz, to jest jednak jakiś już. O tym nie pomyślałem, żeby dokładać. Nie, no, no zobacz, no to jest ten taki, że tak powiem, rozmiar, nie? No właśnie kolejną, na przykład tutaj. Chcę podjąć odpowiednią decyzję co do zbioru, żeby wybrać ten odpowiedni moment. Kiedy tą kukurydzę zebrać, bo czekacie kilka miesięcy i ważne jest to, żeby ta pasza była jak najbardziej wartościowa. I często jest tak, że oceniamy tą kukurydzę na zewnątrz, czyli patrzymy tak naprawdę na nią. Na roślinę samą. Na roślinę. Na liście. A warto też właśnie zobaczyć, jak wygląda kolba. Z tego powodu, że większość suchej masy, która pochodzi w kiszonce z kukurydzy, właśnie pochodzi z kolby, więc... A Tomek właśnie miał zabrać Nilsa, zapomniał, więc wytnie sobie kilka roślin, zrobię mi suchą masę i ja później dopowiem, jaka ta sucha masa na dzień dzisiejszy była. A jak oceniasz to organoleptycznie bez maszyny? Tak naprawdę ona już ma 30% jak nic. Ziarno jest, akurat tutaj wejdziemy jeszcze w środek, ale ziarno jest już twarde. Tak jak widzimy, tu jest tak zwana ta linia mleczna, jakbyście sobie zobaczyli. To żółte to jest wypełnienie skrobi. To tu jest tak naprawdę skrobie. Widzimy, że to skrobie już jest na praktycznie dobrych 2/3 wypełnieniu ziarniaka. W tej przypadku więc... kolby, która stała, że tak powiem, na boku, tak, zobaczymy obok. Brzegu. Zobaczymy dalej. Ale prawie już do cięcia jest, nie? Praktycznie tak, więc oceniajmy kolbę. Patrzmy na kolbę, bo to, że roślina jest zielona, to jest super, bo to powoduje, że mamy dłuższe okno żniwne do zbioru, jeżeli chodzi o kukurydzę na kiszonkę. Patrzmy na kolbę, bo często jest tak, że jeżeli będziemy patrzeć, żeby ta kukurydza już nam trochę zaczęła zasychać, to kolba już jest dużo, dużo za późna. A ważne jest to, żeby to ziarno było w odpowiednim momencie, żeby było już lekko twarde, żeby nie miało tej dojrzałości mlecznej, tylko żeby już w środku była taka galaretka. Czyli ja planowałem na 15, ale chyba będzie trzeba szybciej coś. To zobaczymy. Za tydzień. Robimy to Nilsem, zobaczymy jak wyjdzie ta sucha masa, ale to może mieć około 28-30% suchej masy. Patrząc po dojrzałości tak naprawdę tej kolby. Czyli ideał, ideał jaki powinien być od? Między 30 a 35%. Czyli nawet już aż ciutkę ta kolba jest przestojała, że tak powiem. Nie, nie, nie. Ona ma gdzieś około 28-30%. Aha, czyli jeszcze... A jeszcze ideał jest między 30 a 35%. Źle pomyślałem, w drugą stronę, odwrotnie. No, jo, spokojnie, nie? Więc patrzmy na kolbę, oceniajmy tą kolbę, bo to jest energia. To jest energia, to jest to, co powoduje, że ta pasza jest energetyczna i mamy mleko tak naprawdę.
Nie z tego, tylko z tego mamy mleko. Wejdziemy w środek, zobaczymy jak to wygląda. No chodźmy tutaj sobie tam gdzieś, no zobacz, tak to tak wygląda. Są teraz, gdzie mamy temperaturę w ciągu dnia około tam 20-25 stopni. W ciągu nocy mamy tak między 10 a 15. To średnio około 0,5% suchej masy kukurydza nabiera na dobę. Czyli jeżeli będziecie mieli załóżmy tam 26-27% suchej masy, to każdego dnia ona nabiera 0,5%, czyli w ciągu dwóch dni mamy cały procent suchej masy, więc bardzo łatwo można sobie określić. Zakładając, Tomasz, że ona ma 20, a powiedziałeś 8, tak? Tak. Czyli do 35, czyli za to 8, nie musi być idealnie. Około, ale 10 dni to mamy 5% dołożyć, czyli 33. Tak jest. Za 10 dni, tak, czyli 16-15, tak liczyłem, że tak. Można sobie w bardzo idealne. Prosty sposób właśnie po tej linii mlecznej, co to wam mówiłem, popatrzeć sobie, jak dojrzałe jest to ziarno, ile tej skrobi jest na rany. Jeszcze zobaczymy. I samej masy zobaczycie też będzie naprawdę, jak wam tyle kubka zje dużo, to zobaczcie, Tomek, no ja wiem, że Tomek nie jest wielkoludem, mi się tego nie wstydzi. Przepraszam, mam tylko 76 cm. No, ale no, będziecie widzieć, jak to wygląda. Które tutaj mamy, to jest V220-230, to jest czysty dent. Jest to DM 13.0. Niech sobie gra, spokojnie. Jest to DM1300, nasza nowość, którą w tym roku testujemy, obserwujemy. I tutaj mamy, tak jak naprawdę... Bo zawsze brakuje... Robiliśmy, a teraz... Ale teraz będą kolby ładne, to będzie... Tak, nie, i nie jest od drogi, znaczy zasiane, nie odcięte jakby. Zawsze stawialiśmy tabliczki. Teraz stwierdziliśmy po prostu, że tabliczki będą wstawione, jak utniemy poprzecz już do samych pokazów. Tak. Bo każdy, kto będzie zainteresowany, będzie widział i na filmie, tak. I ten, kto przyjedzie. Oczywiście już zapraszamy wstępnie, bo to musimy jeszcze potwierdzić. Będzie sobie mógł zobaczyć, dotknąć każdej kolby, porozmawiać oczywiście. Wypić piwo, zjeść grochówkę, czy tam co jeszcze. Nie wiem, co sobie kto życzy. Także zobaczyć, jak wyglądają nowości. Zdecydowanie kukurydze tam, co są ziarnowe, są dużo niższe, ale jak widzicie, kolba tej wody naprawdę była. Ja wiem, że u niektórych z was powiedzą, jesteś mądry, bo u ciebie padał. Wiem, ja to rozumiem, no ale po prostu tak jest, a nie inaczej tutaj, nie? Znaczy to tak jak dobrze wszyscy wiecie, kukurydza nie boi się gleby słabej, boi się tak naprawdę niedoboru wody i tego jedzenia, no. To co mówiliśmy wcześniej przy tym, jak opowiadaliśmy o tym, kiedy zbierać tą kukurydzę na kiszonkę, są rejony, gdzie te kukurydze są naprawdę małe. Ale tam nie było wody, nie było opadów deszczu, więc no siłą rzeczy, no te kukurydzy nie wyrosły. Tu akurat centralna Polska, można powiedzieć, że ta woda była. Jest. I była. Tak. Była miejscami nawet za dużo czasami. To prawda. Bo wiosna była sucha, była sucha, naprawdę bardzo sucha. Wyglądało to źle, ale jednak później ja rok w rok gdzieś są jakieś problemy. Albo zimna, albo sucha, te kukurydze dziwnie idą. Ja chociaż tyle lat to robię, chodzę gdzieś tam, laskam, kurde, coś mi jest nie tak, a finalnie tak wychodzi zawsze okej. Okay. Znaczy zawsze. Były dwa lata czy rok, że 14, któryś tam było, susza totalna. Ale nawet w tej suszy, gdzie poletka robiliśmy 3 lata temu, chyba pamiętasz, też się udało. W miarę przyjemne. To nie jest tak, że one nie były. Wiadomo, że nie były takie jak rok co była ta pierwsza poletka, co były pierwsze. Tak, ale... Co jeszcze KWS był i jeszcze Pionier. Tak. W tle tej właśnie pięknej pszenicy. A tu jest 80 ton. Ja was witam serdecznie. Bo chciałem wam właśnie powiedzieć, że ta kukurydza miała suchej masy. Co wam obiecałem powiedzieć. A ja z tyłu sobie, przyjmując, jak powiedział Tomek, że 0,5% suchej masy w ciągu dnia takiego fajnego, to dają nam tydzień, czyli koło 15 cięcie kukurydzy. No teraz, dzisiaj wczoraj no zlało, więc pewnie to tyle nie osiągnie, ale w tym tygodniu zaczynamy kosić kukurydzę u nas na kiszonkę. Na pewno z tego będzie relacja, a ja chciałem wam pokazać tutaj, podnieść do góry Ewelina. Tu mamy Rykiego. To jest Ryki, nowa odmiana, materiał demo, widzicie, dostałem demo. Będziemy robić sobie tutaj, nie znam, będziemy robić sobie tutaj doświadczenia na ziemię, bo wpadłem w jakiś, nie wiem, amok, nie śmieję, ozimego. Mi się to bardzo podoba, będziemy to bardzo, tak naprawdę, znaczy u siebie promować, bo bardzo mi to odpowiada. I mi się wydaje, że będzie to fajny prom. Bo to naprawdę pokazało dużo, co potrafi. A zapraszam was na kolejny odcinek, o którym wam opowiem, że za chwilę mogę wylądować w kryminale. I to jest bardzo ostry odcinek, słuchajcie, no naprawdę dla ludzi o mocnych nerwach. Jestem podejrzany o przestępstwo, więc także tutaj zapraszam was na kolejny odcinek jako przestępca przyszły, potencjalny. I trzymajcie się, do zobaczenia. Panie Damie, widzisz?
Do zobaczenia jako przestępca w tych pasiakach. Trzymajcie się.